Przyczyny niektórych śmierci czasami nie są do końca jasne, a rodziny zmarłej osoby przez resztę życia muszą zadawać sobie pytania, na które być może nigdy nie poznają odpowiedzi. Jak wszyscy doskonale wiemy, w przypadku nie do końca wyjaśnionych zgonów, czy też spraw kryminalnych, różni ludzie potrafią mieć najróżniejsze teorie, które często mogą być sensowne, a często nie opierają się o żadne twarde dowody. Śmierć Jelai Davis aż do dziś pozostaje swego rodzaju tajemnicą. Policja twierdzi, że zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku samochodowego, jednak w tej sprawie nadal jest wiele pytań, na które póki co nikt nie zna odpowiedzi. Rodzina zmarłej uważa, że w jej śmierć była zaangażowana osoba trzecia, jednak śledczy odmawiają wznowienia śledztwa ze względu na brak podejrzanych, i wystarczających dowodów, aby móc zaklasyfikować śmierć Jelai jako morderstwo. Dziś, w oparciu o historię opowiedzianą przez przyjaciół i bliskich Jelai, przedstawię Wam sprawę jej nie do końca wyjaśnionej śmierci. Dzięki czemu będziecie w stanie wysnuć własne wnioski i zastanowić się nad tym, czy jej śmierć, aby na pewno, była jedynie nieszczęśliwym wypadkiem. Witam Was bardzo serdecznie w 22 odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Rodzina w dalszym ciągu walczy o poznanie prawdy, a Matka Jelai prowadzi grupę na Facebooku Justice for Jelaya, szukając odpowiedzi, a także osób, które mogą coś wiedzieć lub podać policji niezbite dowody, które będą w stanie wznowić śledztwo. Link do grupy zostawiam w opisie. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Jalaya Davis urodziła się 2 listopada 1991 roku w Colorado Springs, Colorado, w Stanach Zjednoczonych, jako córka Kimberly Davis. Półtora roku po jej narodzinach na świat przyszła jej młodsza siostra, Taubi. Rodzina była ze sobą bardzo zżyta. Córki miały przyjacielskie stosunki ze swoją matką, a Jelaja była opisywana jako bardzo uprzejma i ambitna. Z łatwością zawierała przyjaźnie, kochała otaczać się ludźmi i nie miała żadnych wrogów. Jelaja była szczególnie blisko ze swoją młodszą siostrą. Były nierozłączne i uważały się za najlepsze przyjaciółki. Często wychodziły razem z domu na imprezy czy do galerii handlowych na zakupy. Rozmawiały o swoich marzeniach i dzieliły się ze sobą swoimi wszystkimi problemami. Jelaja od zawsze chciała pracować w przemyśle kosmetycznym. Uwielbiała się malować i eksperymentowanie z makijażem było jednym z jej ulubionych zajęć. W 2009 roku ukończyła Marietta High School, następnie zatrudniając się w popularnej w Stanach sieciówce Hollister. W międzyczasie próbowała wybrać dla siebie najlepszą ścieżkę kariery i studia, które pokrywałyby się z jej pasjami. Niestety Jelaja nie zdążyła pójść na studia ani spełnić swoich marzeń, ponieważ jej życie zakończyło się, kiedy miała zaledwie 20 lat. W piątek, 18 listopada 2011 roku, Jelaja wyszła z domu około 15. Na tamten czas ona i jej rodzina mieszkali w mieście Marietta w stanie Ohio. Graniczy ono ze stanem Virginia Zachodnia, co jest bardzo ważne dla dalszej części sprawy. Tuż za rzeką Ohio znajduje się niewielkie miasteczko, Williamstown. Liczy ono nieco ponad 3000 mieszkańców. Dzisiejsza sprawa rozgrywa się właśnie w tych dwóch miastach: Marietta i Williamstown. Po wyjściu z domu, Jelaja pojechała do swojej przyjaciółki, Christine Betchtold. Znały się od niedawna, jednak uwielbiały spędzać razem czas. Nie inaczej było tamtego wieczoru. Spędziły razem kilka godzin, następnie wspólnie przygotowując się na odbywającą tego wieczoru imprezę. Były w dobrych nastrojach, liczyły na to, że wyjście z domu pomoże im odprężyć się po minionym tygodniu i chciały się zwyczajnie świetnie bawić. Wieczorem udały się do domu znajomego Christine, Briana. Jelaja go nie znała i nie była do końca pewna, kim jest, jednak lubiła poznawać nowe osoby, więc liczyła na to, że się polubią. W drodze do domu Briana i kiedy dotarły na miejsce, Jelaja wysłała swojej matce i siostrze kilka wiadomości, informując o tym, gdzie jadą i co planują robić. Wiemy, że w pewnym momencie, w trakcie imprezy u Briana, całą trójką wraz z Fredim, przyjacielem Briana, i Katie, znajomą Jelaj, postanowili wybrać się do baru Nip Q w Virginii Zachodniej. Cała grupa spędziła w barze kilka godzin. Wyszli z niego około trzeciej w nocy. Następnie planowali wrócić do domu Briana, aby Jelaja mogła zabrać swój samochód, co, wiadomo, byłoby nieodpowiedzialne i niebezpieczne, zważywszy na to, że piła tego wieczoru alkohol. Jej znajomi doszli do wniosku, że nie jest to dobry pomysł, aby jechała swoim samochodem, co zresztą zauważycie za chwilę. Christine wyznała później przed policją, że Jelaja wypiła tamtego wieczoru bardzo dużo i jej zdaniem wypiła całą butelkę wódki w zaledwie trzy godziny. Jednak śledczy szybko ustalili, że najprawdopodobniej jest to nieprawda i z całą pewnością Jelaja aż tyle nie wypiła. Gdyby tak było, nie byłaby w stanie chodzić ani mówić, ponieważ jej ciało nie byłoby w stanie przyjąć tak dużo alkoholu w tak krótkim czasie, biorąc pod uwagę jej wagę oraz wzrost. O 3.28 Jelaja zadzwoniła do swojej siostry. Poprosiła ją, aby przyjechała ją odebrać ze stacji benzynowej znajdującej się w mieście Williamstown. Taubi wyznała, że Jelaja była spokojna w trakcie połączenia i wszystko wskazywało na to, że dobrze się bawiła. Nic nie wzbudziło jej podejrzeń i nie zaczęła się martwić o siostrę. Z czasem przypomniała sobie, że w tle połączenia słyszała Christine, a później usłyszała, jak Jelaja krzyczy, aby ktoś, nie jest pewnym kto, Oddał jej kluczyki od samochodu. Na tamten moment to zignorowała i pomyślała, że jej siostra po prostu potrzebuje podwózki, ponieważ nie ma jak wrócić do Ohio. Natychmiast wyszła z domu i wsiadła do swojego samochodu. Jelaja zadzwoniła do siostry po raz kolejny, pięć minut później, o 3.33. Przy pierwszym połączeniu wydawała się być spokojna i zadowolona, nie licząc prośby o oddanie kluczyków. Podczas drugiego połączenia zdawała się być zdenerwowana i zestresowana. Taubi wyznała później przed policją, że Jelaja płakała i nazywała Christine złą osobą oraz przyjaciółką, jednak nie wiemy, czym mogło być to spowodowane. Niezależnie od tego, Jelaja poprosiła swoją siostrę, aby się pospieszyła i jak najszybciej po nią przyjechała. Poprosiła również, aby zatrzymała się na zjeździe przy autostradzie, który był bliżej drogi do ich domu rodzinnego. Zadzwoniła do siostry jeszcze raz, o 3:36, jednak tym razem Taubi nie odebrała. Kiedy Taubi przyjechała w umówione miejsce, Jelai nigdzie nie było widać. Zadzwoniła do niej, ale nie odebrała. Wówczas postanowiła zadzwonić do Christine. Dziewczyna wyznała jej, że zostawili Jelai pod stacją benzynową i pojechali do pobliskiego McDonalda. Taubi zaczęła rozglądać się po okolicy, a następnie pojechała pod stację benzynową ale jej siostry nigdzie nie było. Próbowała się do niej dodzwonić jeszcze kilka razy, lecz bez żadnych rezultatów. Przez następne kilkanaście minut jeździła po mieście, licząc na to, że Jelaja zwyczajnie zaczęła iść w jakimś kierunku, bo nie była pewna, z której strony przyjedzie. Wjechała na drogę I-77 i wówczas zauważyła, że policja blokuje drogę. Zatrzymała się i wyjrzała przez okno. Właśnie wtedy odkryła, że jej siostra Jelaja uległa wypadkowi. Wybiegła z samochodu, chcąc sprawdzić, co stało się z jej siostrą, jednak została zatrzymana przez funkcjonariuszy i ratowników obecnych na miejscu. Taubi natychmiast zadzwoniła do swojej matki, aby poinformować ją o tym, co się wydarzyło. Następnie zadzwoniła do Christine, domagając się odpowiedzi. Podejrzewała, że Christine nie powiedziała jej wszystkiego i musiało wydarzyć się coś więcej – Kristin nie powiedziała jej jednak nic nowego. Wyznała, że byli w klubie, wyszli z niego, a następnie zawieźli Jelaję na stację benzynową i nie miała pojęcia, co stało się później. Od momentu, w którym Taubi po raz pierwszy rozmawiała ze swoją siostrą, od 3.28 do momentu, w którym odkryła, że jej siostra uległa wypadkowi, minęła niecała godzina. Funkcjonariusze poinformowali ją, że o wypadku powiadomił ich kierowca ciężarówki, który zauważył Jelaje leżącą na drodze i natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy około 3:48, a więc 20 minut po tym jak ta ubi rozmawiała z siostrą. Kierowca ciężarówki nie był jedyną osobą, która zadzwoniła tamtego wieczoru pod numer alarmowy. Wiele osób zgłosiło wypadek, prosząc o jak najszybszy przyjazd policji i pogotowia. Zalaya została znaleziona martwa i ani ratownicy, ani funkcjonariusze nie byli w stanie zrobić nic, aby ją uratować. Jej głowa została odcięta i leżała kilka metrów dalej. Miała złamaną nogę i odciętą prawą pierś. Nie miała na sobie butów, stanika, koszulki ani płaszcza. Jej buty nie zostały nigdy znalezione. Na drodze znajdowało się kilka kałuż krwi i ślady pojazdu, jak gdyby wpadł w poślizg albo zahamował jadąc z bardzo szybką prędkością. Jedna z dziwniejszych rzeczy znalezionych na miejscu to ubrania Dzelai. Płaszcz, koszulka i stanik, które były przewieszone przez barierkę na autostradzie, co z całą pewnością nie stałoby się podczas wypadku samochodowego. I płaszcz leżał na koszulce, a koszulka na staniku. Co fizycznie nie miało sensu. Gdyby jej ubrania spadły z jej ciała w wyniku wypadku i jakimś cudem zawiesiły się same na barierce, co samo w sobie brzmi niemożliwie, na samym początku z jej ciała spadłby płaszcz, koszulka, a dopiero później stanik, więc kolejność w jakiej zostały zawieszone ubrania najpierw stanik, później koszulka, a następnie płaszcz jest bardzo dziwna. Warto zaznaczyć, że kierowca ciężarówki obecny na miejscu jako jedna z pierwszych osób niczego nie dotykał i nie ułożył jej ubrań w taki sposób. Samochód Jelai został znaleziony około 400 metrów dalej z włączonymi światłami. Był zamknięty od wewnątrz, a rzeczy należące do Jelai, takie jak ubrania czy kosmetyczka, leżały na siedzeniu pasażera i były nienaruszone. Nic nie wskazywało na to. Że w wypadku brało udział inne auto. Samochód Jelai był zarysowany po boku, od strony pasażera, jak gdyby wjechała w barierkę na autostradzie. Przednia szyba w samochodzie była rozwalona, ale tylko po prawej stronie, tej od siedzenia pasażera. Na szkle nie było krwi ani włosów i warto, żebyście zapamiętali ten detal, ponieważ będzie on dość ważny przy przedstawianiu teorii policji. Owszem krew znajdowała się na samochodzie, ale na dachu i bagażniku. Na miejscu szybko zjawiła się matka Jalai i jej dziadek. Kiedy rodzina i policja opuściła miejsce, dziadek dziewczyny wrócił tam, aby zrobić kilka zdjęć i upewnić się, że funkcjonariusze, aby na pewno przyjrzeli się wszystkiemu bardzo dokładnie. Następnego dnia śledczy postanowili przesłuchać znajomych Jelai, a także osoby będące w barze Nip Q w nocy 19 listopada. Christine odmówiła składania zeznań, wyznając przed policją, że wynajmie prawnika, za co otrzymała bardzo dużo krytyki i tak może wydawać się to nieco dziwne lub nawet podejrzane, jednak posiadanie prawnika w trakcie przesłuchania jest prawem osoby przesłuchiwanej i jest to zupełnie normalne. Christine wynajęła prawnika 12 godzin po rozpoczęciu śledztwa. Właśnie wtedy złożyła zeznania przed policją. Śledczy. Jak myślisz, ile shotów wypiła Jelaja? Christine. Nie wiem. Wiem, że wypiłyśmy kilka szotów zanim przyszła Katie. A kiedy Katie przyszła na imprezę, piła razem z Jelają. Ja nie piłam więcej, bo wypiłam już za dużo... A Katie jeszcze nic nie wypiła. Próbowałam zabierać jej, Jelai, szoty, bo uświadomiłam sobie, że zaraz będzie bardzo pijana, ale za każdym razem wyrywała mi je z ręki. Próbowałam to robić kilka razy, ale za każdym razem wyrywała mi je z ręki i tak czy inaczej je piła. Okej, okay. zabierała się Jelai? Tak, ale wypiła minimum 12, zanim Katie przyszła łącznie jakoś 16. Tak jak wspomniałam już wcześniej, gdyby Jelaja wypiła 16 shotów, jak twierdziła Christine, z całą pewnością nie rozmawiałaby później ze swoją siostrą tak spokojnie i normalnie, zwłaszcza, że po imprezie u Briana pojechali do baru, gdzie również pili alkohol. Znajomi Jelaji wyznali, że nie była pijana, jednak były również osoby, które uważały, że była bardzo pijana, kłóciła się, przeklinała i przewracała. Autopsja wykazała, że Jelaja miała 19, promienia alkoholu we krwi. W dalszej części przesłuchania, Christine wyjaśniła, że atmosfera w barze była nieco napięta, ponieważ Jelaja flirtowała z byłym chłopakiem Katie, Chrisem, na którego wpadli w barze, jednak Katie nie chciała się z nią kłócić, bo uważała, że robi to tylko ze względu na to, że jest pijana. Następnie wyznała, że chciała zebrać od Jelaja bransoletkę, która była dla niej ważna. Ponieważ obawiała się, że Jelaja ją zgubi. Jelaja nie zgodziła się, aby wzięła od niej bransoletkę i była na nią oto zła. Wiele osób obecnych w barze, w tym barman, wyznali, że Jelaja i Kristin sprzeczały się tamtego wieczoru i było pomiędzy nimi wyraźne napięcie. Kristin wyznała przed policją, że wierzy, jakoby śmierć Jelaji była nieszczęśliwym wypadkiem. Powiedziała, że najprawdopodobniej wjechała w barierkę. Przejechała jeszcze 400 metrów, po czym wysiadła z samochodu i postanowiła go porzucić w obawie przed tym, że zostanie aresztowana i oskarżona o jazdę pod wpływem. Kiedy wysiadła z samochodu, zaczęła iść autostradą i wówczas została potrącona przez nadjeżdżający samochód. Teoria ta nie ma zbytnio sensu w oparciu o dowody znalezione na miejscu i Christine nigdy nie powiedziała, że jest jej pewna na 100%, a jedynie przypuszcza, że właśnie to mogło się wydarzyć. Wszyscy znajomi zgodnie wyznali, że po wyjściu z baru wiedzieli, że Jelaja nie będzie w stanie prowadzić samochodu, ponieważ byłoby to dla niej zbyt niebezpieczne. Zamiast tego postanowili podrzucić ją na stację benzynową, skąd zostałaby odebrana przez siostrę. Nie jest pewnym z jakiego powodu zwyczajnie nie zawieźli jej do domu, aby mieć pewność, że nic się jej nie stanie. Zresztą, policja nigdy ich nawet o to nie zapytała, a przynajmniej tak wynika ze skryptów przesłuchań udostępnionych do opinii publicznej. Zamiast tego postanowili zostawić Jelaje na stacji benzynowej samą, w środku nocy, następnie jadąc do pobliskiego McDonalda. I halibi zostało potwierdzona. Policja zdobyła nagrania z kamer z McDonalda. Widać na nich, że podjeżdżają do okienka i odbierają zamówienie. W środku samochodu znajdował się Freddy, Christine i najprawdopodobniej Katie. Nagranie jest niewyraźne, więc ciężko jest to stwierdzić, jednak wszystko wskazywało na to, że Jelai nie było z nimi w samochodzie. Freddy wyznał, że to on prowadził samochód. Opuścili bar pięć minut przed zamknięciem i wszyscy byli pijani. Powiedział, że w aucie był on, Jelaja, Christine i Katie. Pomimo wcześniejszych ustaleń zawiózł Jelaję pod dom Briana, gdzie szukała swoich kluczyków od samochodu i bransoletki, którą zgubiła w barze. Wyznał, że widział Jelaje wsiadającą do swojego auta. Następnie całą grupą odjechali z pod domu Briana i pojechali do McDonalda. Zeznania znajomych Jelaje'a kolidowały ze sobą. Christine wyznała, że zostawili ją na stacji benzynowej, natomiast Freddy twierdził, że zostawili ją pod domem Briana. Niestety, nie jesteśmy do końca pewni, jak było naprawdę. Przejdźmy teraz do teorii policji. Funkcjonariusze już na samym początku założyli, że śmierć Jelai była wynikiem nieszczęśliwego wypadku i ze względu na brak niezbitych dowodów, a także podejrzanych, wykluczyli możliwość morderstwa. Śledczy wierzą, że Jelaja wsiadła za kółko, będąc pod wpływem alkoholu, i w trakcie jazdy próbowała znaleźć coś w samochodzie, co może potwierdzać górne światło, które było zapalone w momencie znalezienia auta. Nie zapięła pasów. Była rozproszona i wjechała w barierkę jadąc ponad 110 km na godzinę. Uderzyła głową o przednią szybę i wówczas jej ciało wyleciało przez szybę auta od strony pasażera. Przez jakiś czas dolna część jej ciała zwisała, będąc w środku pojazdu, a górna była na zewnątrz. Auto nadal się toczyło, aż w pewnym momencie Jelaja uderzyła głową o barierkę, w wyniku czego została odcięta. Kiedy wylatywała przez szybę, została odcięta także jej prawa pierś. Upadła na drogę, po czym zdaniem policji przejechały ją jeszcze dwie ciężarówki. Teoretycznie założenie policji mogłoby być nieco sensowne, jednak jest kilka rzeczy, które się nie zgadzają, i pragnę zaznaczyć, że wątpliwości odnośnie teorii policji pojawiły się w głowach rodziny Jelai, a także internautów. Chciałabym również podkreślić, że podważanie tej teorii pojawiło się ze strony osób, które nie do końca znają się na analizie wypadków samochodowych, więc bierzcie to z przymrużeniem oka. Zacznijmy więc od pierwszej rzeczy, jaką ludzie uznali za dziwną. Auto było w dość dobrym stanie, jak na prędkość, jaką przedstawiła policja. Jedyne uszkodzenie widniało po boku samochodu, od strony pasażera i z tyłu, w okolicy bagażnika. Na przedniej szybie ani w środku samochodu nie było krwi. Znajdowała się na bagażniku i na dachu. Rzeczy znalezione w samochodzie były nienaruszone, jak gdyby Jelaja wcale nie jechała z tak ogromną prędkością. Auto zostało znalezione 400 metrów dalej, za dwoma zakrętami, i mało prawdopodobnym jest, aby samochód był w stanie skręcić dwa razy samodzielnie bez osoby prowadzącej go. Kolejną rzeczą są oczywiście ubrania, które nie były w stanie od tak samodzielnie przewiesić się przez barierkę na autostradzie. Są osoby, które spekulują, że ubrania mogły zostać przewieszone przez barierkę przez policję, jednak funkcjonariusze nigdy nie potwierdzili, że to zrobili. Gdyby Jelaja jechała z kimś w samochodzie w nocy 19 listopada, najprawdopodobniej zostałoby to wykryte przez system, jaki znajduje się w autach. Dzięki niemu samochód wie, czy w trakcie wypadku poduszka powietrzna, znajdująca się przed siedzeniem pasażera, powinna się otworzyć. Kolejny system obecny w samochodach jest w stanie określić, czy pasażer lub kierowca mieli zapięte pasy. Kiedy mechanicy sprawdzili auto Jolai, okazało się, że jest to niemożliwe do określenia, ponieważ oba systemy zepsuły się 18 listopada. Nie jest więc stuprocentowo pewnym, czy Jelaja aby na pewno jechała sama. Najprawdopodobniej jednak właśnie jechała sama, ponieważ na siedzeniu pasażera znaleziono jej ubrania na przebranie i kosmetyczkę. Rodzina Jelaji nie wierzy w historię przedstawioną przez policję ze względu na to, że wiele rzeczy w tej teorii nie ma ich zdaniem sensu. Tak jak wspomniałam na samym początku, Kim, jej matka Prowadzi grupę na Facebooku Justice for Jelaya, gdzie publikuje wspomnienia związane ze swoją córką, a także zeznania Christine i innych znajomych dziewczyny, którzy byli z nią w barze 19 listopada 2011 roku. Policja odmawia wznowienia śledztwa, ponieważ według nich nie ma wystarczających dowodów ani podejrzanych, aby móc sprawdzić, czy śmierć Jelai to morderstwo. Kim wierzy, że Christine wie więcej, niż powiedziała policji? Wielokrotnie wyznała, że dziwnym wydało jej się to, że Christine wynajęła prawnika 12 godzin po śmierci Jelai, jednak rzecz jasna nie oznacza to, że jest w jakikolwiek sposób zamieszana w jej śmierć. Ponadto, według kim, Christine miała tendencję do agresywnych zachowań i często wdawała się w bójki. Kolejna rzecz, która wzbudziła podejrzenia, kim. To, że Christine była widziana z brelokiem Jelai zaledwie kilka dni po jej śmierci. Według rodziny brelok ten był dla niej bardzo ważny. Dostała go od tałuby kilka lat wcześniej i nigdy nie oddałaby go Christine od tak. Wierzą zatem, że miała coś wspólnego z jej śmiercią i wzięła ten brelok jako swego rodzaju trofeum. Warto wspomnieć, że brelok był przyczepiony do kluczyków od samochodu Jelai. Kluczyki zostały znalezione w samochodzie. W ostateczności, biurolog został zwrócony rodzinie przez prawnika Christine. Na przestrzeni kilku następnych miesięcy wiele osób zgłosiło się na policję, twierdząc, że wiedzą, co tak naprawdę stało się z Jelają. Jedną z tych osób była Amber Stafford, która przyszła na komisariat w mieście Marietta w 2012 roku. Wyznała, że poznała Jelaję tamtego wieczoru w parze. Widziała, jak wraz ze znajomymi wychodzi z baru, kilka minut przed zamknięciem. Kłócili się. Powiedziała, że Jelaja wsiadła do samochodu i odjechała, a grupa jej znajomych wsiadła do drugiego auta, podążając za nią. Grupa znajomych próbowała wypchnąć ją z drogi na I-77. Następnie zobaczyła, jak Jelaja wysiada z samochodu. Cała ta historia nie miała zbytnio sensu, zważywszy na to, że Jalaja nie zostawiła swojego samochodu pod barem. Policja poprosiła Ember o poddanie się testu wariografem. Zgodziła się, jednak oblała test. Sam w sobie test wariografem jest bardzo krytykowany w ostatnich latach i wiele osób twierdzi, że nie jest to dobre potwierdzenie na to, czy ktoś kłamie. Niemniej jednak, Ember została oskarżona o składanie fałszywych zeznań. I wsadzona na trzy miesiące do więzienia. Kolejna osoba, która zgłosiła się na policję, twierdząc, że coś wie, to Justin, znajomy Jelai. Przyszedł na komisariat, zgłaszając, że po okolicy krążą plotki, które mogą być prawdą. Rzecz jasna, policja nie jest w stanie wznowić śledztwa w oparciu o plotki, jednak postanowił podzielić się z nimi funkcjonariuszami, licząc na to, że przyjrzą się Christine i Frediemu. Według Justina, 19 listopada Jelaja była w swoim samochodzie z Kristin, Freddim i kobietą o imieniu Nicole. Przez cały czas wszyscy twierdzili, że trzecią osobą w samochodzie była Katie, jednak plotki spekulowały inaczej. Wyznał, że Christine i Jelaja zaczęły się kłócić, a auto Jelaji zepsuło się na autostradzie. Cała grupa wysiadła z samochodu, a kłótnia pomiędzy Kristin i Jelają zaczęła być coraz bardziej napięta. Właśnie wtedy została zaatakowana przez Frediego i Christine. Christine uderzyła głową Jelai o barierkę. Następnie ktoś, Justin nie był pewny kto, wsiadł za kółko i przejechał Jelai. Osoba wysiadła z samochodu i pozwoliła mu toczyć się do miejsca, w którym następnie został znaleziony. Policjanci zapytali go, w jaki sposób Christine, Freddy i Nicole byli w stanie wydostać się z autostrady. Jednak powiedział, że nie ma pojęcia i prawdopodobnie wrócili do domu pieszo albo zadzwonili po kogoś, aby ich odebrał. Teoria ta miałaby sens, patrząc na krew znajdującą się z tyłu pojazdu, a także stan ciała Jelai, jednak pamiętajmy, że jest to jedynie plotka i policjanci nie byli w stanie w żaden sposób potwierdzić, że jest prawdziwa. Wiele osób w mieście Marieta wierzy, że w śmierci Jelai była zaangażowana osoba trzecia. Wśród lokalnej społeczności krąży wiele spekulacji, jednak żadna z nich nie jest w stanie sprawić, że policja wznowi śledztwo, ponieważ są to jedynie teorie i nie są wsparte o żadne konkretne dowody. Ludzie wierzą, że policja próbowała ukryć prawdziwą przyczynę śmierci Jelai. Byłoby to dość dziwne, bo w końcu po co funkcjonariusze mieliby to robić? Wiele osób wyznało, że zarówno Christine, jak i Freddy pochodzą z rodzin, w których wiele osób jest policjantami i pracują albo na komisariacie w Mariet, albo w Williamstown. Wierzą zatem, że rodziny znajomych chcą ukryć prawdę i zatuszować ją za pomocą teorii o nieszczęśliwym wypadku samochodowym. W 2018 roku Emily Nestor, mieszkająca w Ohio, założyła podcast Mile Marker 181, gdzie w 23 odcinkach opowiedziała historię śmierci Jelai Davis. Współpracowała z rodziną zmarłej, przedstawiając dowody na to, że śmierć Jelai nie była jedynie nieszczęśliwym wypadkiem samochodowym, a morderstwem, jednocześnie pokazując słuchaczom, że sprawa została zatuszowana przez policję. Podcast zdobył ogromne grono słuchaczy w bardzo szybkim czasie, dzięki czemu sprawa Jelai Davis zyskała spory rozgłos. Zaraz potem relacja pomiędzy Emily a Kim Davis zaczęła się niszczyć i podupadać. Podcast okrył się szczególną kontrowersją w 2019 roku, po tym jak Emily zmieniła wersję zdarzeń, dodając odcinki, w których kurczowo trzymała się wersji o wypadku samochodowym. Bez wcześniejszej konsultacji z rodziną zmarłej. Twierdziła, że rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z teorią policji i bezsensownie doszukują się w jej śmierci czegoś więcej. Następnie wyznała swoim słuchaczom, że niedługo wypuści dokument kryminalny. Jak się później okazało, dokument nie miał opowiadać o śmierci Jelai i nie miał być z udziałem rodziny zmarłej, a miał pokazywać to, jak Emily przygotowywała się do nagrywania podcastu i to, jak ten podcast na nią wpłynął, co rodzina Davis uznała za niezwykle obraźliwe zachowanie bez krzty szacunku względem śmierci Jelai i ich uczuć. Stawiła również post na Facebooka atakując protest zorganizowany przez rodzinę Davis pod jednym z komisariatów policji. Oto wpis. Jelaja Davis nie jest męczennikiem, nie jest przykładem zaniedbania ze strony policji, zatuszowania. Brutalności ani czegokolwiek poza tym, co może się stać z człowiekiem, kiedy prowadzi, będąc pod wpływem alkoholu. Taka jest z tego lekcja. To nie policjanci chroniący jednego z nich. To lekcja pokazująca, co stanie się, kiedy wsiądziesz za kółko i będziesz jechać z ogromną prędkością, będąc pijanym i w coś wiedziesz. To nie jest zatuszowanie przez policję, tylko fizyka. To nie tak, że za zamkniętymi drzwiami dzieje się coś złego. Ludzie współczują matce w żałobie. Ja też współczułam. Przestańcie pozwalać robić z siebie idiotów przez Kim Davis. Wyświadczam wam tym przysługę. Po tej sytuacji Kim Davis wstawiła post, gdzie napisała, że nie chce mieć nic wspólnego z czynami oraz słowami Emily Nestor. Dokument nigdy nie ujrzał światła dziennego a podcast został usunięty ze Spotify i YouTube w 2019 roku. Sama w sobie Emily spotkała się z falą krytyki ze strony innych twórców podcastów z kategorii True Crime i z tego, co jest nam wiadome, zaprzestała działalności w internecie. W sprawie śmierci Jelai w dalszym ciągu jest wiele pytań, na które póki co nie ma żadnych odpowiedzi. Spekulacje wciąż krążą po internecie, i zazwyczaj nie są one zbytnio wiarygodne. W głównej mierze oskarżają one Christin, jednak nie ma żadnych niezbitych dowodów na to, że była zamieszana w śmierci Jelai, ani że była w ogóle obecna na miejscu. Wszyscy, niezależnie od tego, w co wierzą, zgadzają się, że jej śmierć była niezwykle brutalna, a wypadek samochodowy, jak i dowody znalezione na miejscu są bardzo dziwne i na niektóre z nich nie da się znaleźć żadnego logicznego wyjaśnienia. Na stronie Change możecie znaleźć petycję Justice for Juliya Davis. Cel to 25 tysięcy podpisów. Aktualnie petycję podpisało ponad 16 tysięcy osób. Ma ona na celu zmusić policję do wznowienia śledztwa i ponownego przyjrzenia się sprawie. Link do petycji znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Standardowo słyszymy się już w przyszłą sobotę o godzinie 14. A teraz życzę Wam spokojnego tygodnia i miłego dnia lub wieczoru. Mua.